Es una película 100% mexicana que hicieron todos nuestros compatriotas para, desde el mejor fotógrafo que tenemos en el país, el de estadio, el de arte, el sonido. México is under siege. A plot to poison the minds and hearts of our people, to turn them into fanatics. It will not be tolerated. Como ustedes saben, la filmamos en 6 estados. Estuvimos con, tuvimos la oportunidad de tener un gran director, que se llama Dean Wright, que trabajó en Narnia, en Lord of the Rings, en Titanic. Estuvo nominado a un Oscar por los efectos visuales. Y esto lo que nos da es una cobertura muy bonita, porque toda la parte de la imagen y lo que vamos a ver en la película se ve espectacular. Do you have proper weapons? You have an ammunition supply? No. You have a central command? No. All you have is belief. How many men did you lose? 5,000? 6,000? We are going to send a message that freedom is our lives. And we will defend it or die trying. Estoy muy orgulloso de ser mexicano y de contar con este talento, tanto de actores como de técnicos, que no le piden nada a nadie. Las personas que han visto la película en Estados Unidos, en Europa, se han quedado impresionados de que no creen que en México se podía hacer una película así. Y el producto final nos sirvió para poder todavía juntar mejor talento. Al día terminada la película, conseguimos un editor magnífico que se llama Richard Francis Bruce. Él editó Shawshank Redemption, de Green Mile, ha ganado Oscars. Y le encantó la historia de Seven. Es una historia que no creo que haya pasado en un país tan cercano a Estados Unidos, en una época tan cercana cuando yo nací, y no tengo yo ni la menor idea. Y luego conseguimos también que se entusiasmara y nos apoyara James Horner. James Horner hizo la música de Titanic, de Avatar. Realmente es una persona que ya no necesita trabajar, y sin embargo, cuando vio las imágenes y cuando vio el México que él conoció cuando era chico, dijo, bueno, es una película en la que, como te puede ayudar, te ayudo. Tuvimos la oportunidad de grabar la música en Abbey Road Studios en Londres, donde grababan los Beatles, con la Filarmónica de Londres. Entonces, se ha podido poner todos los ingredientes posibles para que la película tenga éxito. Padre, the federal soldiers are coming. You must hide. Hide? Who are you if you don't stand up for what you believe? But we will fight with honor and dignity. La hicimos en inglés porque es la única manera que creemos que puede salir, traspasar la frontera y no nomás quedarse en México. Y es una historia que yo creo que es muy importante contarla, porque es la historia de la libertad, ¿no? Yo creo que cualquier persona queremos tener el derecho de ser libres, y creo que gracias a todas estas personas que pusieron su vida, su tiempo, su todo, ¿no? Por sus creencias, lograron que en México tengamos parte del México libre de hoy, ¿no? I represent the National League for the defense of religious liberty. Cristeros. There are over 20,000 men, but no leader. You want to hire me to command the rebellion? You cannot fight for something you don't believe in. I may have issues with the church, but I believe in religious freedom. Just come back to me. I can't stay here, Mother. I need to fight. We've been following your war with the Catholic Church. I would hardly call it a war. Our Savior is the Prince of Peace. But the Bible also says there is a time for peace. We want to be cristeros, mi general. A time for war. Sacar la primera en Estados Unidos, pero pues es una película que para mí tengo el honor
de ser mexicano. Y dije, no, pues yo continuo a estar en mi país, es de nuestra gente, somos los protagonistas, independientemente de los actores, y sí nos interesa mucho que esté aquí. Y también que todas las gentes, nuestros compatriotas que están en Estados Unidos, que tengan oportunidad también de verla cuando salga allá. Mucho de la inmigración a Estados Unidos importante, los de primera generación, se fueron en esta época. La ola más grande de inmigración de mexicanos a Estados Unidos fue en 1923, justo cuando este conflicto empieza, ¿no? Alrededor del 23-24. Queremos nosotros, como Dos Corazones Films, tratar de llevar cosas que tengan valores, ¿no? O sea, no nos gustaría sacar lo peor de México cuando hay tantas cosas buenas, que son mucho mayor más que las malas, que es las que lamentablemente estamos experimentando hoy en día. Descubre la historia de México que te quisieron ocultar. Andy García, Eva Longoria, Peter O'Toole. I believe in religious freedom. ¡Que viva Cristo Rey! Cristiada. Telewizja Fidesz-Federacjo, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chcieliśmy powiedzieć o zupełnie unikatowym, wyjątkowym filmie, jaki w ostatnim czasie ukazał się w światowej kinematografii, mianowicie o Krystiadzie. Film do tej pory nie był emitowany na szeroką skalę i w świecie, i w Polsce, a jest tego wart z uwagi na ogromne walory edukacyjne, historyczne i pokazujące walkę chrześcijan, katolików z trendami rewolucji. Dzisiaj rozmawiamy właśnie z dystrybutorem tego filmu na Polskę, księdzem Tomaszem Jagierskim. I chciałbym zapytać księdza, o czym jest Krystiada, tak na początek. Krystiada to jest historia Krystiady, czy można tu powiedzieć rycerzy Chrystusa, którzy chcieli obronić wiarę w Meksyku. Rok 1917 i rewolucja, którą znamy ze strony tutaj wschodniej. Natomiast w Meksyku również jest ta rewolucja obecna, są wprowadzane prawa rewolucji. Tutaj bardziej ten element masonerii jest bardziej widoczny i przychodzi do władzy właśnie prezydent Meksyku, który jest bezpośrednio z loży masońskiej. Czuje, że osiągnął jakąś pozycję, władzę i na bazie tej rewolucji tutaj październikowej, ale i rewolucji również masońskiej, zaostrza coraz bardziej prawa i ogranicza coraz bardziej wolność Kościoła. Dochodzi do tego, że są odwoływane msze święte, jest zakaz przez kapłanów noszenia stroju duchownego publicznie. Na początek to są zbieranie petycji, są marsze, tak jak można to może zobaczyć w Polsce obecnie. Ludzie stają do obrony Kościoła. Natomiast przychodzi taki moment, kiedy za to, że kapłan sprawuje mszę świętą, czy jest gdzieś tam zobaczony w stroju duchownym, jest już bezpośrednio zabijany przez żołnierzy armii prezydenta. To się coraz bardziej nasila, więc jest ten moment, kiedy ludzie zaczynają się bronić już nie tylko nie tylko duchowo, ale też i fizycznie, kiedy jest organizowana grupa takich obrońców. W końcu to bardziej nawet instytucjonalnie dochodzi do momentu, kiedy taka liga obrońców katolików formuje się też armia na czele generała, który
prowadzi tą armię na do boju, aby bronić i odzyskiwać te terytoria, które są tutaj zagarnięte przez państwo. Właśnie kwestia rewolucji. Właśnie zwykło się powszechnie mniemać, że tylko rewolucja francuska i rewolucja październikowa były tymi rewolucjami najbardziej antykatolickimi, podczas gdy zbiorowej świadomości pomija się na przykład rewolucję włoską, rewolucję właśnie meksykańską, której właśnie masoneria wystąpiła ostro przeciw Kościołowi, a jednocześnie katolicy wzorem Wandei podjęli tą walkę, o którą ksiądz mówi. W jakim stopniu film Krystiada oddaje ten nastrój rewolucyjny i ten nastrój kontrrewolucji katolickiej właśnie dokonany przez katolików? Obraz pod względem artystycznym jest wysokiej klasy. Reżyserem filmu jest Dean Wright. Jest to autor wizualizacji w takich filmach jak Władca Pierścieni, Kroniki Narni. Po prostu piękny obraz zrobiony przez naprawdę artystę. Świetna gra aktorska. Poczynając znakomita obsada aktorska. Obsada Andy Garcia, Eva Longoria, Peter O'Toole. Też może mniej znani w Polsce aktorzy, ale świetnie zagrana rola tutaj chłopca, który jest to jeden z męczenników, bohater, jeden z męczenników tamtego okresu. Również są tutaj w tym obrazie, można powiedzieć, jest pokazane piękno filmu, ale też i oddana ta rzeczywistość, która była w tamtym okresie. Te postaci są tutaj oparte na prawdziwych wydarzeniach. Są to postaci historyczne. Można zobaczyć tutaj te osoby, które później błogosławiony Jan Paweł II jako papież beatyfikuje męczenników z tamtego okresu. W Ameryce na pewno najbardziej znany jest błogosławiony Miguel Pro, który przez tą swoją działalność tajną posługi w którymś momencie jest zaskoczony przez żołnierzy, wyprowadzony i kiedy staje naprzeciwko tutaj kordonu egzekucyjnego, wykrzykuje to pozdrowienie, które było charakterystyczne dla Cristeros, Viva Cristo Rey, i wybacza swoim oprawcom. Także to są naprawdę niesamowite świadectwa tych ludzi i oddanie rzeczywistości, i film to ukazuje tą atmosferę. Dzięki księdza działalności istnieje perspektywa, że polscy widzowie także obejrzą ten film. Czy moglibyśmy coś powiedzieć o księdza planach, czy też dystrybutorów w Polsce tego filmu? Tak, jestem dystrybutorem tego filmu. Uzyskaliśmy prawa na wszystkie pola dystrybucji. Chcielibyśmy zacząć od dystrybucji kinowej. To są plany. Myślę, że w ciągu najbliższych tygodni, może 2-3 miesięcy, powinniśmy mieć już wszystko przygotowane i chcielibyśmy, aby ten film najpierw mógł dotrzeć do jak najszerszej widowni, ale także później też możliwość obejrzenia na innych nośnikach poza kinem. Myślę, że warto jest zobaczyć taki obraz, który jest z jednej strony historyczny, z drugiej strony to jest przygodowy film, a na pewno doznania takie ze strony widza są tutaj bardzo szerokie i serdecznie polecam. Tak, więc dziękując księdzu za rozmowę, polecamy ten film, polecamy państwa uwadze film Krystiada i myślimy, że w najbliższym czasie będzie on dostępny w kinach w Polsce, jak i w różnych środowiskach, które będą chciały go obejrzeć.